Finito z deklaracjami. Po co mamy się po prostu tak często deklarować, kiedy bardzo często po prostu tego nie wypełniamy? I zwierzę jest, jest dokładnie tak samo. Jezus mówi, nie deklaruj się. Jezus mówi, po prostu żyj. Po prostu pokaż to swoim życiem. Więcej już po czołóweczce. To słowo Jezusa, dzisiaj ono wbija w fotel. Zobaczcie, jak wiele rzeczy jest niewystarczających. Według tego słowa, mówienie do Jezusa Panie Panie, czyli wyznawanie go jako tego, który jest Bogiem, czyli pewnie modlitwa, czyli pewnie chodzenie do kościoła, czyli pewnie wołanie do Boga wtedy, kiedy jest ciężko, to wszystko jakby wydaje się zbyt krótkie, niewystarczające, to wszystko wydaje się zbyt małe. Zobaczcie, można budować Albo na piachu, albo na skalę. I teraz na piachu buduje osoba, która słucha Jezusa, słucha jego słów, tylko nie wypełnia ich. Dlaczego nie wypełnia? Pewnie z różnych powodów. Albo osoba, która żyje na, i buduje na skalę, czyli to jest taka osoba, która słucha słów Boga, ale je wypełnia. Więc różnica między tym, który buduje na piachu, a tym, który buduje na skalę, jest. Podobieństwo, podobieństwo jest takie, że obydwoje słuchają, czyli obydwoje są wierzący, dla obydwóch Bóg jest ważny, tylko że ten, co buduje na skalę, on naprawdę tym żyje, on to wypełnia. I wiecie, i to słowo mnie tak bardzo mocno uderza, bo ono pokazuje i wyśmiewa taką hipokryzję. Nas, katolików, hipokryzję wierzących, że Ty możesz po prostu wierzyć, że Ty możesz chodzić do kościoła, ale tak właściwie swoim postępowaniem Ty jesteś bardzo daleki od tego, do czego wzywa Jezus, czyli nie wypełniasz Jego woli. I wówczas to Twoje życie jest po prostu, jest piachem, jest mułem, ono jest budowane właśnie na piachu. Więc pragnę, pragnę właśnie budować na skalę, czyli chcę żyć. Chcę żyć. Tym, w co wierzę. I wypełniać to, w co wierzę. I chcę naprawdę po prostu nie mieć planów tylko swoich na życie, ale chcę naprawdę liczyć się z Bogiem. Amen. Błogosławię was, kochani, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. No, i kochani, nie powiedziałem Wam dobranoc, więc dobranoc i w ogóle ruszamy po prostu z powrotem z filmikami, działamy. Wybaczcie, że po prostu długo nie było, ale no taki akurat po prostu czas nadszedł. Ale teraz już nadrabiamy. Dobrej nocy.